Pierwsze pytanie, może co sądzisz o tych targach? Jak to się bawisz? Jestem pierwszy. Raz dwa. Jestem pierwszy raz i naprawdę jestem zachwycony całą, bym powiedział, otoczką, ludźmi, tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Naprawdę wspaniale, fajnie. Widzę, że ludzie naprawdę czują klimat. Miejmy nadzieję, że aż do jutra, bodajże po południu, późnym popołudniem chyba ma się skończyć, więc mam nadzieję, że tak będzie do jutra. Ludzie tutaj nie stępują cię na krok. Myślę, że tak jak tutaj stałeś, mógłbyś tak swobodnie do jutra stać tutaj i robić te zdjęcia. Wróćmy jednak do gali, która się odbyła w Szczecinie i walka z Kurzewą na Warsaw Boxing Night. Dość szybko żeś sobie poradził z tym rywalem, bo jeżeli dobrze pamiętam, to czwarta runda. Chociaż jak oglądałem skróty, bo przyznasz chyba, że Kurzewa dobrze atakował w pierwszej rundzie, zaczął już od mocnych ciosów, ale jednak ty sobie chyba z tego nic nie robiłeś. Kiedy pod koniec pierwszej rundy, silny sierp. Tak, jak najbardziej. No, starałem się najpierw rozgryźć zawodnika w pierwszej rundzie, a dopiero w następnych można powiedzieć, żeby go napocząć i skończyć walkę jak najszybciej. Była to czwarta runda, gdzieś tam w głowie myślałem druga, trzecia, ale nic nie szkodzi. Ważne dla mnie było też przeboksowanie pewnych rund, więc w sumie teoretycznie jak czym dłużej, tym lepiej dla mnie. Wiadomo, że szykowała się i szykuje się walka o dosyć, bym powiedział, znaczny tytuł, czyli powrotu na tron do pasa WBC, więc dla mnie było to bardzo poważne starcie i poważny, bym powiedział, też tytuł, bo to była walka o pas IBF interkontynentalny, więc taki początek do tego, bym powiedział, przedsionka, którym mogę jakby w pewnym sensie może nie żonglować, ale jestem bardziej, można powiedzieć, podatny na to, że szansę o walkę o tytuł. No właśnie, walka już 10 grudnia planowa, chociaż z tego co wyczytałem 5 miała się odbyć również 5 listopada chyba, ale odwołali tą walkę, przesunęli o tą walkę na 10 grudnia. Planowo Ukrainiec. I to planowo ma być ta walka o pas Silver w WBC, ale jeżeli dobrze pójdzie, czego ci życzę oczywiście, żeby to była już walka o pas mistrzowski. Mam taką nadzieję. Wszystko robimy ku temu, żeby była to walka o mistrzostwo świata. A o ten pas to tutaj właśnie koleżanka trzyma. Utęskniony, zielony, piękny kolor. Jak najbardziej bardzo niebezpieczny i dobry Ukrainiec, który to raczej praktycznie teraz jest mistrzem Europy, ale żeby boksować też o tytuł, musi się rzec mistrza Europy. Wtedy będziemy boksować o albo o Silver, tak jak powiedziałeś, albo od razu może być wejście do walki o pas. Być może jeszcze tam jest dwóch zawodników, którzy mogą boksować jakby ze mną. Jeden z nich jest to Marco Hook, gdzie Krzysiek Głowacki rok temu sobie bardzo fajnie z nim poradził. Albo Olander Durodola, który miałem boksować 5 listopada. Wszystko, można powiedzieć, jest w rozmowach i gdzieś tam w takim poczekaniu, co ma się wydarzyć. Oczywiście kontaktujemy, jesteśmy na bieżąco z panem prezydentem Federacji WBC, więc jakby są rozmowy prowadzone. Powiedz mi tak szczerze, kogoś wolał, Ukraińca czy Durodola? Czyli na tym poziomie jest to bez różnicy w pewnym sensie. Durodola jest bardziej takim osiłkiem, technicznym osiłkiem bym powiedział, ale spóźnia się szybciej, jakby można powiedzieć, wchodzi ten stan zmęczenia, już można powiedzieć w połowie walki można go gdzieś tam ustrzelić. Ukrainiec jest bardziej technicznym zawodnikiem, wygrał ostatnio z bardzo dobrym zawodnikiem, który można powiedzieć swój czas już ma za sobą, ale jest niebezpieczny. Jest technicznie niebezpieczny, jest mistrzem Europy, więc wydaje mi się, że byłaby i z jednej, jak i z drugiej strony bardzo ciekawa walka. Powiedz mi jeszcze, twój trener mówi, że jesteś najsilniejszym zawodnikiem wagi cruiser. Jak ty na to patrzysz? Znaczy, powiesz, że to jest tak nieoficjalnie, tylko mi to powiedział na ucho. To jest coś takiego, ta lewa ręka jest, bym powiedział, bardzo silny lewy prosty, bardzo silny lewy sierpowy czy lewy podbródkowy. Generalnie wszystkie, jakby można powiedzieć, sparingi jakie mam, albo też niektóre walki, to gdzieś tam napoczynam tą lewą ręką, a prawą ręką tak jakby stawiam stempel, tak, jakby można powiedzieć, końcowy, ten jakby, tą kropkę. Ale zgadza się, lewy prosty jest najmocniejszy, zdaje mi się i nie ma, zdaje mi się na świecie, no miejmy nadzieję, że na świecie, ale na pewno w Europie
silniejszego lewego prostego na pewno nie ma. Słuchaj, ja ci życzę z całego serducha, żeby to była już walka o pasz mistrzowski 10 grudnia. Może trochę zmienimy dyscyplinę. Nie wiem, czy interesujesz się, ale pewnie interesujesz się i znasz tą walkę, która będzie się zaraz przed twoją walką. A konkretnie chodzi mi walka Popek Pudzian. Co o tym sądzisz? Kurczę, ciężko się cokolwiek wypowiedzieć, powiem szczerze, z tego względu, że Popek bawi się w różne rzeczy i dla niego jest to zabawa. A Mariusz jest takim, bym powiedział, weteranem w pewnym sensie sportowym. Pewne lata sportu siłowego ma za sobą. Teraz, bym powiedział, od kilku lat bawi się sporty walki. Nie wiem, ja liczę na Mariusza, szczerze powiedziawszy, chociaż nie znam Popka. Nie wiem, no, niech będzie show. Powiem ci, że z tego, co ja zaobserwowałem, bo trenuję z Mariuszem na co dzień na sali, powiem ci, że Mariusz, jeżeli odzadza się bierze, to zapierdziela i to ostro na sali. Wróćmy jednak jeszcze na chwilkę do tego pasa, który straciłeś. Wiemy również, że to było nie to, że miałeś słabą kondycję, czy miałeś słabą po prostu formę. To były problemy rodzinne, ale nie chcę bardziej się w to wgłębiać, nie chcę rozdrapywać tego, ponieważ nikt nie lubi o tym rozmawiać. Tylko chciałbym, żebyś potwierdził, że to była jednak kwestia rodzinna, a nie słaba forma. Bo w formie byłeś. W formie byłeś i to nikt tego nie zaprzeczy. W formie byłem i to bardzo dobrej w formie byłem. Do każdej walki przygotowuję się 100% i naprawdę ta forma, bym powiedział, z walki na walkę gdzieś tam rośnie. Jakby większa siła, większa motywacja. Zgadza się, ta walka się skończyła, można powiedzieć, już przed walką. Problemami, jakie były gdzieś tam u mnie w głowie, nie będę rozdrapywał strupów, żeby mówić dokładnie co i jak, ale były bardzo duże problemy, a w ciągu, można powiedzieć, miesiąca nie jestem w stanie się zebrać psychicznie i wrócić na ring i zrobić to, co do mnie należy. Wiadomo, że jesteśmy sportowcami i powinniśmy się na tym centralnie skupiać, ale nie jesteśmy, no jesteśmy ludźmi, którzy nie do końca są doskonali i też popełniają błędy. Ja ten błąd popełniłem, pewne rzeczy poszły nie tak, no i głowa nie pracowała, chciałem tylko po prostu przetrwać w pewnym sensie w ringu, a przy okazji, jak się uda trafić, przewrócić go. Chociaż bym powiedział, Rosjanie mają bardzo mądrze przygotowane do tej walki. Nie wchodził w niepotrzebne wymiany. Z dystansu mnie obskakiwał, poobijał. Co zrobić? No, miejmy nadzieję, że jak to się mówi, czas leczy rany, a nadchodząca jakby walka przybliża mnie do walki o tytuł Mistrza Świata Federacji WBC, jaka ma mieć niedługo, mam nadzieję, że albo pod koniec tego roku, albo początek przyszłego, wielkie, wielkie wydarzenie, powrót na tron. Właśnie, teraz będzie walka 10 grudnia, miałeś już ten pas, wiesz, jaka była ciężka droga przed tobą i powiem tak szczerze, że każdy chyba sportowiec wie, który jest na szczycie, że tak naprawdę droga na sam szczyt, droga po ten pas, to tylko tak naprawdę 30-40%. Z tego sukcesu. Największym sukcesem chyba ze mną się zgodzisz, jeszcze utrzymać to i utrzymać się na górze. Znaczy, największym problemem jest, jak sam powiedziałeś właśnie teraz, utrzymać. Nie ma problemu, jak można powiedzieć, kiedy boksujemy o opas, bo po pierwsze, nie mamy nic do stracenia, a do zyskania mamy bardzo dużo. Wiadomo, że spaść z tej na wyższej... U nas nie ma, jak można powiedzieć, tego przechodniego. Albo jesteś high, albo jesteś na samym dole. Więc kiedy spadasz, to spadasz, można powiedzieć, na sam pysk, gdzie to najbardziej boli. Jest w pewnym sensie może nie jak zero, bo jeśli należy, jak przegrywasz, tak? Jeśli, nie wiem, jedna walka wychodzi ci, a druga gdzieś tam nie wychodzi i cały, można powiedzieć, jesteś kiepski i gdzieś tam fartem wygrywasz, okej, dobra, był, nie jest, to o to obchodzi. Ale kiedy masz naprawdę ten wysoki level i boksujesz na wysokim poziomie, nie boisz się, wyjeżdżać na granicę i wygrywa z najlepszymi i nagle, bym powiedział, takie potknięcie ciężko, no nie ma takiego, bym powiedział, pośredniego pasa, że spadasz, jesteś, przypuśćmy, drugi albo trzeci, tylko od razu spadasz poza piętnastkę, można powiedzieć, dopiero jakaś jedna, dwie walki wkładałem cię do tej piętnastki, czyli do rankingu i dopiero gdzieś tam jesteś brany pod uwagę. Jest to naprawdę ciężki kawałek chleba, bardzo, bardzo dużo wyrzeczeń, bardzo duży wysiłek i bardzo dużo pracy, można powiedzieć, nie tylko fizycznej, jak i psychicznej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale nie wiem, czy pamiętasz tą walkę, jak to było dla mnie, przynajmniej dla mnie, to jest idealny przykład, jak Mamet Halidow reprezentował Polskę i reprezentuje dalej, walczył z Karaoglu
i po prostu tak jak w tej walce było, potknęła mu się noga. To była nie jeden i nie jego dzień. I nie wiem, czy się tym zgodzę, że Polska jest po prostu takim narodem, że pamiętają tylko te złe chwile, że na przykład Mamet walczył cały czas, zdobywał. Cieszyli się, jak on wychodził do walki, śpiewali jego piosenkę, a to jedno potknięcie i po prostu gwizdy po tej walce. Moim zdaniem każdy z nas, każdy kurczę powinien to doceniać, jak ty, jak każdy inny sportowiec, powinien to dostrzec, jak pracujemy na sali. Ja ci życzę z tego miejsca, nie wiem jak wszyscy, ale chyba wszyscy się ze mną zgodzicie, że 10 grudnia miejmy nadzieję, że zawalczy jednak nie o silver, ale już o ten płaszcz mistrzowski. Tego ci życzę, Krzysiu. Gorący brawa dla Krzysztofa! A mogę się założyć, że ten pas 10 grudnia będzie na jego biodrach.